metrów, z prędkością 770 km na godzinę i w Warszawie wylądujemy za godzinę i 10 minut. Co prawda lotnisko w Warszawie dzisiejszej nocy jest zamknięte, są prowadzone jakieś prace na pasie startowym, ale na czas naszego lądowania ma zostać na chwilę otwarte. Także wylądujemy około godziny 2:05. Pogoda w Warszawie jest raczej deszczowa, w tej chwili temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Życzę panom przyjemnej podróży. Na koniec w imieniu swoim, całej załogi oraz kolegów z zespołu chciałbym powiedzieć Janusz Gol, ale ale. Janusz Gol, ale ale. Janusz Gol, ale ale.